Witam Państwa serdecznie w Zielniku Hermetycznym. Dziś cykl rośliny powszechnie uważane za trujące, a ten krótki film będzie opowiadał nam o ciemiężycy zielonej. Większość z około 50 gatunków ciemiężyc, w tym oczywiście zielona, jest silnie trująca. Jednakże odpowiednio wykorzystana jest bardzo silnym lekiem roślinnym. W Polsce występują zaledwie trzy gatunki: ciemiężyca biała, ciemiężyca zielona i ciemiężyca czarna. Występuje głównie w Tatrach i na Babiej Górze. Ciemiężyca zielona to gatunek, który w Polsce nie występuje dość powszechnie. Głównym rejonem jej występowania w Polsce są rejony górskie. Na nizinach spotykana jest o wiele rzadziej. Ulubionym miejscem występowania ciemiężycy są wilgotne lasy i brzegi potoków. Na terenach suchych występuje w znacznie mniejszym nasileniu. Wszystkie gatunki ciemiężyc są objęte w Polsce ochroną gatunkową. Głównym powodem ochrony jest rzadkość występowania rośliny, ale należy przy tym dodać, że dodatkowym powodem jest fakt, iż roślina jest bardzo silnie trująca. Warto mieć na uwadze, że dla osób niedoświadczonych liście ciemiężycy bardzo przypominają liście czosnku niedźwiedziego, jednak są od niego szersze. Roślina też ma mocną woń, ale zupełnie inną od czosnku niedźwiedziego. Substancją czynną ciemiężycy jest weratryna, bardzo trujący, silnie działający alkaloid. Bydło i owce instynktownie nie jedzą ciemiężycy. Najprawdopodobniej przez jej silny, nieprzyjemny zapach. Górale ciemiężycę zieloną nazywali potocznie strzemieszyca. Jej nazwa rodzajowa znana jest od czasów starożytnych i pochodzi od łacińskiego słowa verare, co oznaczało mówić prawdę. Wierzenia w obyczajowości ludowej związane ze sproszkowanym korzeniem ciemiężycy, który wywoływał prawdomówność, było związane z tym, iż sproszkowany korzeń pobudzał do kichania, a to z kolei miało potwierdzać prawdomówność wypowiedzi. Słowacka nazwa tej rośliny kychawica również nawiązuje do jej właściwości. Istnieją przypuszczenia, że przyczyną śmierci Aleksandra Macedońskiego było przedawkowanie ciemiężycy, którą był leczony. Ciemiężyca zielona to roślina znana już w starożytności i wykorzystywana była w leczeniu w postaci sproszkowanego kłącza. Kłącze to wywołuje, jak już wcześniej wspomniałem, kichanie, jak również kaszel i łzawienie oczu. Zaznaczę, że z uwagi na silne działanie rośliny, różnica pomiędzy dawką leczniczą a trującą czy śmiertelną jest naprawdę bardzo niewielka. Istnieje duże niebezpieczeństwo w samodzielnym stosowaniu tej rośliny. Objawami zatrucia ciemiężycą są wymioty, nudności oraz uczucie pieczenia w przełyku, skurcze mięśni, a także zawroty głowy i biegunka. Pierwsze objawy zaobserwować można już po godzinie od spożycia. Silne zatrucie toksynami rośliny może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego, a w skrajnych przypadkach do zapaści. Antidotum na zatrucie ciemiężycą jest atropina i dopamina. Wśród właściwości leczniczych ciemiężycy wymienić należy na pierwszym miejscu działanie przeczyszczające, wymiotne oraz znieczulające. Wskazuje również zdolność do odrobaczenia i obniżenia ciśnienia tętniczego. Ciemiężycę stosuje się w zielarstwie w leczeniu chorób serca, zwłaszcza w stanach zawałowych. Mimo właściwości pozytywnych dla zdrowia jest wykorzystywana bardzo rzadko. Korzysta się z jej właściwości w zatruciach ciążowych, stanach nadciśnienia, ostrym zapaleniu kłębków nerkowych oraz schorzeniach oczu. Zewnętrznie polecana jest w nerwobólach i zapaleniu stawów, bólach nerwu trójdzielnego jako bardzo silny środek do uśmierzania bólu i znieczulenia. Wykorzystując właściwości przeczyszczające i pobudzające trawienie, stosowana jest często w weterynarii celem odrobaczenia zwierząt. Aktualnie prowadzone są badania nad zastosowaniem ciemiężycy zielonej w leczeniu nowotworów. W przemyśle farmaceutycznym ciemiężyca zielona wykorzystywana jest jako surowiec
do wyodrębnienia protoweratryny, która ma zastosowanie w lekarstwach na żucawkę poporodową oraz nadciśnienie tętnicze. Ciemiężyca zielona jest to idealny przykład rośliny, która jest zarazem silnie trująca i silnie lecznicza. Dlatego zawsze miejmy na uwadze myśl mistrza Paracelsusa, który mówił, że to dawka czyni truciznę. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie, Sława.